Czy Biblia mówi o Trójcy Świętej? Pytanie siódme. Czy Biblia mówi o Trójcy Świętej? Odpowiedź siódma. Tak, Biblia mówi o Trójcy Świętej. Zastosowanie liczb do boskiej lub jakiejkolwiek istoty moralnej jest absurdalne. Odnosi się to do idei przeciwstawiających się Trójcy Świętej, przedstawionej w Piśmie Świętym. Nie mamy na myśli tej samej rzeczy przez jedność w postaci i umysłach. Zaprzeczam jednak, że Bóg był lub kiedykolwiek mógł być w pełni objawiony jako jeden. On jest jeden, ale nigdy nie został objawiony jako jeden. Został objawiony jako jeden w przeciwieństwie do mnogości bogów. Kiedy został objawiony jako jeden, nie został w pełni objawiony. Istniał zawsze w Trójcy, w jedności. Nie, żebym udawał, że to rozumiem, ale wiem to, ponieważ gdy jest w pełni objawiony, jest tak objawiony. Kiedy został objawiony jako jeden, nie pozwolił się zbliżyć do siebie, starannie to pokazał, zamieszkał jako tako poznany za zasłoną. Słowem używał różnych rozsądnych figur, aby pokazać, że nie był znany, że prawdziwa światłość nie świeciła i że droga do świętości nie była jeszcze objawiona. Kiedy On się objawił, Syn był na ziemi, ale w łonie Ojca. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Ten, kto Go widział, widział Ojca. Światło Boga było na świecie, ale człowiek nie widział i nie rozumiał Go. Ten, który się objawił, Ojciec, został poznany lub ma być poznany w dobroci przez Syna. Choć niewidzialny Bóg został poznany przez Tego, który był Jego obrazem, to jednak, gdyby przestał być niewidzialny, Chrystus przestałby być szczególnym objawicielem i obrazem. Gdyby On doskonale nie pokazał i nie objawił Go tak, jak naprawdę się objawia, czyli gdyby nie był Bogiem, nie byłoby miłości, nie byłoby dobroci, nie byłoby wyrozumiałości, nie byłoby cierpliwości, nie byłoby mocy, nie byłoby objawienia. Gdyby nie był Synem, nie mógłby objawić nam Ojca jako takiego. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. To nie wszystko. Ciemność nie pojmowała światła. Duch Święty objawił się w mocy. Kiedy niezbędna praca została wykonana, aby umieścić nas zgodnie ze świętą i sprawiedliwą naturą Boga w tym miejscu, bez którego On nie byłby tak znany, to znaczy w prawdzie. Aby dać kompetencję pojmowania i ujawnić, nie jako przedmiot, ale jako przekazujący, po ożywieniu nas, abyśmy mieli zdolność pojmowania. Nie mówię tego przez zwykłą dedukcję, ale z objawienia Boga. Bez Trójcy Świętej nie była znana miłość, sprawiedliwość, świętość. Duchowa natura Boga, czystość jako taka, to znaczy, że On nigdy nie był objawiony takim, jakim jest i zawsze był. Cała prawdziwa natura Boga, czyli to, czym On jest, bez Trójcy jest nieznana. Ojciec chce, Syn ożywia kogo chce, ale ponieważ mamy oddzielne wolę, dlaczego koniecznie mamy Ojca i Syna? Duch Święty rozdziela komu chce, ale to nie jest oddzielne od woli Ojca i Syna. Oni nie mają tej samej rady, ale jedną radę. Umysł, cel, myśl jednak działają odrębnie w manifestacji tej rady. Ojciec posyła Syna, a Syn Ducha. Jednak kiedy Syn przychodzi, nie jest przez to oddzielony od Ojca. Ojciec, który mieszka we mnie, czyni dzieła, tak powiedział Pan Jezus. Ojciec, który mieszka we mnie, czyni dzieła. Tak więc On wypędza demony przez Ducha Bożego i sam również je wypędza. Jest wspólność we wszystkim, co stanowi jedność, gdy mówimy o Duchu, nie przez dochodzenie do tych samych rzeczy, lub zjednoczenie, lub bycie zjednoczonym, jak jesteśmy przez posiadanie tylko jednego ducha mieszkającego we wszystkich, ale przez bycie jednym w wiecznej istocie,
Tak, że wszystko inne wypływa z tej jednej woli i rady, ale tak, że różnica w działaniu w tej woli jest nam objawiona. Nie odrębna wola, ale odrębna chęć. Nie mam najmniejszych pretensji do umiejętności zgłębienia tej boskiej tajemnicy, gdzie wszyscy trzej są Bogiem, wszyscy trzej jednym Bogiem, Bogiem wszystkich trzech. Jednak Ojciec jest objawiony, Syn objawia, Duch Święty ożywia i czyni znanym. Syn, który objawia, nie jest Ojcem, ale nie jest różny od Ojca, którego objawia, bo inaczej by go nie objawił. Przez Ducha Świętego, który ożywia i czyni znanym, jesteśmy zrodzeni z Boga i wiem, że Bóg mieszka w nas. On objawia nam go przez swoją własną obecność i jest pod każdym względem dysponentem mocy Bożej działającej w stworzeniu. Stworzenie nie może dotrzeć do Boga, bo inaczej Bóg nie byłby Bogiem. Jest to po prostu niemożliwe, bo jeśli skończone sięga nieskończonego, to nie ma ani skończonego, ani nieskończonego. A nieskończony Bóg nie mógłby jako taki objawić się skończonemu stworzeniu. Nie jest to też prawda jedynie mentalnie, bo gdyby Bóg w swojej chwale to uczynił, stworzenie nie mogłoby istnieć przed Nim. Jeśli więc moralnie się objawił, to znaczy jako sprawiedliwy i święty, i w prostej chwale, to znaczy w istotnej chwale, człowiek nie mógłby przed nim stanąć. Istniała sprzeczność moralna. Nawet miłość nie pomogła, bo czymże ona była dla człowieka takiego, jakim był? Żadne ogniwo, żadne pragnienie, a jeśli człowiek jest grzesznikiem, nie ma żadnej sprawiedliwości w prostym okazywaniu jej. Synu, przez Ducha Świętego, przez dzieło Chrystusa i działanie Ducha Świętego, Bóg jest objawiony, a w miłości Ojca sprawiedliwość i świętość są utrzymane i uwielbione, ze zdolnością do społecznej komunii w korzystaniu zarówno z dostępu do Ojca, jak i Syna oraz inteligencją wszystkich tych dróg nadaną przez obecność Ducha Świętego. Nawet miłość by nie pomogła, bo czymże ona była dla człowieka takiego, jakim człowiek był? Żadne ogniwo, żadne pragnienie, a jeśli człowiek jest grzesznikiem, a jest grzesznikiem, nie ma żadnej sprawności w prostym okazywaniu jej. I teraz stąd, podczas gdy Jan mówi, że Bóg tak umiłował świat, znajdujemy, że ilekroć mówi o łasce i mocy doprowadzającej człowieka do poznania i korzystania z obecności Boga, mówi o Ojcu i Synu, dodając następnie w słowach Chrystusa obecność i działanie Pocieszyciela. Jan jest tym, który mówi specjalnie o objawieniu Boga, a nie o przedstawieniu człowieka Bogu, chociaż to robi. Tak jak Paweł również mówi o objawieniu Boga, ale specjalnie o przedstawieniu człowieka Bogu. Widzimy więc, że nie może być pełnego objawienia Boga jak tylko przez Syna, przez Ducha, a tym samym Ojca. Pełne objawienie jedynego Boga jest tylko takie: Ojciec i Syn i Duch Święty. To tylko to jest tym, czym jest jedyny Bóg, jedną tożsamością woli i bytu. Tak, że są oni zasadniczo jednym i jedynym, a jednak odrębni w woli i działaniu, i możemy ich rozróżnić w woli i działaniu. Stąd potocznie mówimy o osobach, ale nigdy nie chcą ani nie działają inaczej, jak tylko we wspólnej woli i jedności natury. Obawiam się, że w tej kwestii jest wiele ludzkiego języka. Twierdzę, że jedynym pełnym objawieniem jedynego prawdziwego Boga jest objawienie Go w Trójcy Świętej. Nasze modlitwy wznoszą się tak samo przez Niego, Chrystusa Syna, mamy dostęp przez jednego Ducha do Ojca. Nie modlimy się do Ducha Świętego, a modlimy się do Boga Syna albo do Boga Ojca.